No i więc siemanko, witam w drugiej części. Zaczynamy drugą część z dzisiejszego zwiedzania wyspy La Gomera. Więc zapraszam na odcinek. No i lecimy z temacikiem. No zobaczcie, to za mną wygląda jak jakiś ananas czy coś w tym stylu. Niezłe, niezłe. No także zapraszam na odcineczek i lecimy z tematem, z drugą częścią. Jak widzicie, dużo materiału musiałem to rozdzielić na dwie części, żeby nie było za długie, nie było nudne. Także lecimy. A w tle za mną też widać napis tutaj, nazwę Garandonai. Nie wiem, jak to się wymawia, ale jest spoko. Sentaditos en la arena y tú bailando mi sirena. Esta noche somos tú y yo. Va de rumbo, mami, con esa booty dueña del party. Yo sé que tú estás puesto pa' mí. Somos dos animales en este safari, yeah. Kurde, wiecie co najgorsze? To jest to, że jak zajadę do Los Gigantos, tam mam samochód i będę miał jeszcze godzina 15, godzina 20 drogi. Na dojazdówce jeszcze będę musiał wracać. No przecież gumę złapałem dzisiaj. A tak mi się nie chce jechać jeszcze tą godzinę, wracać, że masakra. Nawet nie wyobrażacie sobie, a prawdopodobnie na miejsce, gdzie samochód mam zostawiony, ogólnie z wycieczki wrócimy około godziny 19, prawdopodobnie tak mówili. Także jeszcze 4 godziny prawie. A zapomniałem jeszcze dodać, że tam daleko, daleko, daleko. Czekaj, o, tutaj. To jest właśnie wulkan Teide. To jest teren, ten ryfa. Teren ryfa chciałem powiedzieć. Teraz jestem, znajduję się w miejscowości San Sebastian, taka prowincja, gmina San Sebastian. To wszystko podlega pod Teneryfę, ale ogólnie znajduję się na wyspie La Gomera, tak? Trochę się tutaj pokręcę, trochę wam zarzucę tutaj ujęć. Do promu mam jeszcze jakąś ponad godzinę, także coś się na pewno nagra. No to co, zaczynamy zwiedzanie. San Sebastian ma powierzchnię 113 km kwadratowych i liczy 9055 mieszkańców. No i miejscowość znajduje się na wysokości 5 metrów nad poziomem morza, z samego brzegu wyspy, także La Gomera. Także tam parę, tak wygląda, parę słów o tym miejscu. No a ja idę zwiedzać. Ja tam oczywiście nie będę się za daleko wypuszczał w teren. Tutaj gdzieś po okolicy pochodzę tylko sobie trochę, co nieco pozwiedzam, bo żeby daleko nie mieć do promu. Patrzę, też takie uliczki przejścia są, wąziutkie. No i też tak jak na Teneryfie dużo palm jest. I
proszę, tutaj ciekawostka. W 1492 roku Krzysztof Kolumb był tutaj. Ale duże drzewo. W ogóle jakieś takie ciekawe te pnie. Fajnie to wygląda. Ogólnie na ulicach klimacik taki sam jak na Teneryfie. Według mnie. Zaraz wam jeszcze zarzucę znowu troszeczkę wstawek. No ja zaraz wbijam na punkt widokowy, który za mną widać tutaj ten... O, tam. Bo jest wejście, patrzę, są schodki, także zaraz tam sobie wejdę i zobaczę z góry, jak to wszystko wygląda tutaj. Dobra faska będzie. A tutaj proszę Państwa, panie i panowie, z tego punkciku widokowego pokazuję tutaj widoczek, jak to fajnie wszystko wygląda. Dla mnie się podoba, mega. Patrzcie, tam w oddali płynie prom, chciałem powiedzieć prąd, no płynie prom i przybliżyłbym, ale nie mogę zrobić zooma, ponieważ mam maksymalną stabilizację obrazu włączoną w telefonie, ale jak się przyjrzycie, to widać, że płynie. No więc takie widoczki. Powiem wam, dzisiaj już jest gorąco, już się idzie trochę strzaskać, choćby nawet na czerwono, ale idzie. Już czuć jak smali nawet skórę, ja bez koszulki sobie dzisiaj chodzę teraz. Przepiękny kolor wody Oceanu Atlantyckiego. Żwirowa plaża i troszeczkę piasku w sumie widać. Tam jakieś usypisko żwirowe też. I jak widać, tam baseniki w oddali. No, także ładny krajobraz. Tam w oddali, jeśli się przyjrzycie, to widać właśnie Teide i Teneryfę. Troszeczkę za mgłą. O, cyk. Solo es una y es lo que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo pa' que no lo olvides. Sentaditas en la arena y tú bailando me sirena. Esta noche somos tú y yo. Va de rumbo, mami, con esa booty dueña del party. Yo sé que tú estás puesto pa' mí. Somos dos animales en este safari, yeah. Quieras, deja que la vibra suba y vive a tu manera. Tú eres para mí, yo soy para ti, vámonos de aquí, que estamos los dos. Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo pa' que no lo olvides. Sentaditas en la arena y tú bailando me sirena. Esta noche somos tú y yo. La de la vida es una, vívela como tú quieras. Deja que la vida suba y ve a tu manera. Tú eres para mí, yo soy para ti, vámonos aquí, que estamos los dos. No, ja już jestem w promie w stronę powrotną. Także wycieczka dobiegła prawie końca. Strasznie gorąco, musiałem już wsiąść do środka, żeby trochę w klimatyzowanym pomieszczeniu posiedzieć, bo chłodnie jest. Ruszyliśmy z powrotem na Teneryfę.
Także teraz pół godzinki, około pół godziny, 25 minut może rejsu na Teneryfę. Później jeszcze około godziny do Los Gigantes autokarem będę wracał. I później dopiero z Los Gigantes samochodem będę jechał do Puerto de la Cruz. Także przede mną jeszcze trochę wycieczki. Dopłynęliśmy z powrotem, trzymujemy właśnie z kotła kopci. Więc ja już wysiadłem z busa, podążam do samochodu. Jeszcze samochodem będę miał godzinkę 15, godzinkę 20 do Puerto de la Cruz. Jak widać, zachód słońca się robi za mną. A jeszcze kurde, autokar się zepsuł. Musieliśmy czekać prawie pół godziny, żeby podstawili drugi zastępczy. No i tak minął celuśki dzień. Patrzcie, jest godzina 20:30. I praktycznie od 5 rano jestem na nogach. Ależ piękny będzie zachód słońca dzisiaj, pogoda. Tak karczycho spaliłem, jest tak... No, nic dodać, nic ująć, zachód słońca. Przepiękny. To jest coś na Oceanie Atlantyckim. Kozak, normalnie kozak. No i druga część vlogu dobiegła końca. Więc dziękuję za uwagę, za obejrzenie dwóch części. Co, widzimy się w następnym odcineczku. Ja podążam sobie do hotelu. Oczywiście samochodem, tak? No i dziękuję serdecznie za uwagę. Komentujcie. Lajkujcie, udostępniajcie filmy. No i też proszę o subskrypcję, jeśli się Wam podoba. Jeśli Wam się podobają moje przygody. Także dzięki wielkie i do zobaczenia. Na razie.